Dzień dobry moi drodzy, moi mili, także cały live poszedł do kosza. No nie było nic słychać, trzeszczało w ogóle takie zakłócenia, także sprzęt do reklamacji. Pozdrawiam o poranku tutaj z warszawskich bulwarów. Tutaj jestem pod pomnikiem Syreneczki. I specjalne pozdrowienia do Podlasia. Pani Alina, moja koleżanka, z kolegą Mirkiem przygotowują się do świętowania. Nie wiem, czy Mirek jest kibicem, ale pozdrawiam. To jest jedyny gitarzysta, którego ballad słucham z odtworzeń na Facebooku. Pozdrawiam was serdecznie i słuchajcie, Mirek i Alu, słyszałem, że Zenek przygotowuje nowy materiał z okazji tego mistrzostwa i ja kanałami gdzieś przesłałem mu informacje, jak będzie go wykonywał, że też między innymi pozdrowienia dla Ali, dawne od starego przyjaciela tutaj z Warszawy, także na pewno pozdrowienia będą. No a co to będzie za hit, jaki tytuł, tego jeszcze nie wie nikt. Tym pięknym widokiem was chciałem tylko przywitać, tu rzut oka na Narodowy, niedawnego gospodarza finału Pucharu Polski, tak każdy wie, a jak mówi złośliwie ktoś tam, zawsze mi pisze, co ty gadasz, jak to przecież i tak wszystko widać. A jak śpiewał Bilon Ferajna, odsłonięta pierś syreny, chłodnej stolicy świt. Nie ma nocy bez afery warszawskich ulic tyl. No, niestety dyrektor nie ma pracy, dopiero zapisał się na jakieś najbliższe dni. No, tak bywa, że i dyrektor też jest bezrobotny, ale wykorzystując sytuację, jaka po prostu dana jest, nie wiem, tak musi widocznie być, korzystam z uroków tej pięknej wiosny, tych słonecznych poranków, co prawda dzisiaj rzeźko, ale jakże przyjemnie. Kocham w sumie ten swój freelancerski styl życia. Ale o poranku, kiedy ludzie zmierzają do pracy, mogę zobaczyć różne style, trendy w modzie. Normalnie są niesamowite. Ta pani za mną w tych szpilkach i w tych rajstopach jest niesamowite. Ustawiłem się w kolejkę. Jedziemy. I za chwilę łagodnie wbijemy się w elektrownię po Wiśle, a ja będę pierwszy w serwisie i będę reklamował swój sprzęt. A tam później w Dynasy na górę pod pomnik Kopernika, także jesteśmy, witamy. Która to jest? O, jest coś, już jedzie, kurde, chcą mnie zabić oczywiście, ale tutaj już wjeżdżam za słupki, będę bezpieczny. No ludzie, mówię wam, ostatnio 5.05 wpadła na mnie kobieta, wjechała na mnie z tyłu. A my pokażemy tutaj tak od zewnątrz lokale gastronomiczne elektrowni po Wiśle. Tutaj jest naprawdę fajnie. Życie w wieczorami, gra muzyka. Jest rock and roll, krótko mówiąc. A ja za chwilę to upublicznię. W ogóle sam wam zazdroszczę, że możecie takie piękne klimaty, tu przegląd tego kawałka miasta zobaczyć specjalnie w takiej relacji do porannej kawki. Naprawdę to jest cudownie. No, także to z tej perspektywy. Pamiętajcie, z naszej perspektywy wszystko wygląda inaczej. Pamiętajcie, nie lepiej, nie mówię, że lepiej, ale jakże cudownie, świetne światło, piękne zdjęcia, dyrektor, reżyser, prezydent, dyrektor telewizji, wszystko w jednym. No ile ja tych funkcji muszę dźwigać? Jestem przeciążony pracą. Słuchajcie, naprawdę jest teraz jeszcze w miarę pusto, jest przyjemnie, a my tutaj zaraz podjedziemy pod Oboźną Sewerynów, tym czasem Leszczyńską pod górę zmierzamy. I za chwilę niespodzianka. Pokażę wam główną siedzibę. A to zresztą zobaczycie jaką. A tymczasem cały czas zmierzamy Leszczyńską i pod taką fajną tutaj knajpkę o takiej miłej nazwie. Okazało się, że nazwy zmieniają się z dnia na dzień i już nie ma. To jest nowa nazwa z francuska. OBW. A więc jesteśmy pod domem strażaka i tutaj Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, RP, Zarząd Główny. Dużo strażaków ginęło też w czasie wojny, pracowników pożarnictwa. Z tego co wiem, naczelnym może nie, ale już takim zasłużonym, jak to się mówi, weteranem tamtych strażaków jest pan Pawlak. Ale panie Waldku, pan się nie boi. Cały dom strażaka za panem stoi. I w tle za mną Park Kazimierzowski, w górze Uniwersytet. Nawet kafe kawka jeszcze nieczynna tu na dole. I słuchajcie, tutaj na górze, przysłonięte drzewami, bo jest pięknie wszystko, piękna zieleń, mieszkał dyrektor, pokażę wam. A tu wybudowali na takiej skarpie taki jakiś apartamentowiec. On chyba jest niezamieszkany jeszcze, ale z zasłyszanych od tubylców informacji, podobno metr kwadratowy dochodzi do 50 tysięcy
Zabyt kwadratowy. No nie wiem, czy to jest możliwe, ale takie są podobno tutaj ceny. Dlatego może jeszcze czeka na wykup. Być może nikt tutaj jeszcze nie mieszka, bo wszystko się sypie, jeszcze jest niewykańczane. Ale na pewno 5 ochroniarzy pilnuje posiadłość, co by nie było. Ładne tutaj schodki, ładne klimaty. Na górze widziałem nawet sesje zdjęciowe ludzie sobie robią. A tu na dole zabytek, taka symboliczna, historyczna już fontanienka 1837. I słuchajcie, jak będziecie tutaj, a tu za mną obóz na 7 Seweryn. Pan Andrzej Seweryn po powrocie z Francji i kiedy został dyrektorem Teatru Polskiego, też na Seweryn zamieszkuje. Na tyłach uniwerku piękne murale dedykowane Powstaniu Warszawskiemu. Jak tu będziecie na tyłach, w tym Parku Kazimierzowskim, macie możliwość sobie tu takimi pięknymi alekami pospacerować, przejść na dole, poleżeć na leżaczku, wypocząć na ławeczce, wziąć sobie jakiś kocyk, miło spędzić czas, taką majóweczkę. I wjedziemy na teren uniwerku, też jeszcze oczywiście pokażę miejsce zamieszkania, bo dyrektor, przypomnę, urodził się na Karowej. Przez całe życie wychowany na Mokotowie, już tak przylgnęło do mnie to, że śpiewam, jak gdybym jeszcze urodzić się miał, to tylko na Mokotowie, a ojciec mówi, przecież ty na Powiszu, na Karowej się urodziłeś, tumanie. Także to jest to okno na samej górze, takie nożne z balkonikiem, tam bardzo fajny widok na Narodowy był. No niestety, grzechy przeszłości, mieszkania po babci już nie ma, przynajmniej, znaczy mieszkanie jest, ale dyrektor już nie jest właścicielem. No ale niestety, jak to się mówi, było się prowadzić uczciwie. Ale już korzystając z tego, bo naprawdę jest tu ładnie, pokażę kawałek zjazdów Dynasy. Otworzyli tutaj nawet... O, na mnie wjechała tutaj, otworzyli na jakiś grill bar, są te parasolki. No i pokażę ten apartamentowiec po wygórowanych cenach. Kosmiczne ceny za metr kwadratowy. Nie ma już tego boiska na Dynasy, tu Towarzystwo Cyklistów miało siedzibę, tutaj wyścigi rowerowe, no wiadomo, na Karowej rajd Barbórki coroczny. No, wyciśniemy jak najwięcej z tej relacji, jeszcze pokażemy wam trochę tutaj tej okolicy o poranku, do porannej kawy, bo ja dokładnie wiem, mogę wskazać palcem, kto jeszcze w ogóle się nie podźwignął, jeszcze nawet oka nie otworzył, także jak otworzy, to już będzie miał materiał gotowy. Z tyłu ten Sewerynów i Obłoźna. Dla wiernych i stałych naszych ludzi, wiecie, że tutaj w Teatrze Polskim dużo tutaj relacji zrobiliśmy, odbyła się gala wręczenia Oscarów. Komisarz Bruno, taki familijny film powstał. No a przy harendzie zamkniętej tymczasem, znaczy nie wiadomo, czy nazwa harenda i w ogóle czy lokal wróci, dyrektor z okazji drugiej rocznicy odpalał sobie świeczkę na ciastku. Wyniosłem się wtedy z bulwarów, bo chciały mnie te wrony, kruki rozdziobać. Ale tu wiele się wydarzyło. Tutaj na rogu z Rafciem i z panem Jurkiem przeprowadzaliśmy rozmowy, wszystko możecie się cofnąć i sobie obejrzeć. Mamy pomnik Leona Schillera i tutaj też takie ładne restauracyjki, ogródki. I stąd kupowałem, pamiętam, w biurze podróży bilet na pierwszy wyjazd do Londynu 2004, pamiętam, na mecz Chelsea-Everton. Jesteśmy pod Teatrem Polskim, tu zapowiadałem galę Oscarów, a miejsce o tyle takie też związane z filmem, że w tej kamienicy tutaj naprzeciwko to jest ulica Karasia. No wiele produkcji było robionych, między innymi film Czarny Mercedes. Bardzo tutaj są fajne lokale i no, zabytkowa taka kamienica. My jesteśmy pod Teatrem Polskim. No, o, Sławomir Mrożek Tango zaprasza Teatr Polski. Także jesteśmy pod, w sumie, takim głównym wejściem, a teatr z naszej perspektywy. No, a tu tą alejką przyszliśmy, kultowy wywiad jest ekskluzywny z naszym aktorem Adamem J. Żerodo. Pozwolę sobie zastosować. I to już jest naprawdę dla wytrawnych obserwatorów naszego kanału historia, którą opowiadałem na pewno już wielokrotnie, ale jest to wspomnienie tutaj za mną. Tu już nie ma tego domu aukcyjnego, gdzie tutaj Maryla Rodowicz kupowała dzieła sztuki, jak byłem młodszy. Jeszcze był taki fragment, kiedy jak w dorosłym życiu też tu mieszkałem.
ale tu była desa taka, a tutaj w domu turysty miałem zaszczyt spotkać pana Janka Himmelsbacha i sprowadzałem go do knajpki, jeszcze o laseczce chodził w dół po schodkach. Później była tutaj maska Milowicza, miał taką restauracyjkę tutaj w tym, a teraz na rogu tam jest jakiś bar. A już za nami tam pomnik Kopernika, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica. No i stąd ruszy night skating jutro. 20.30, od 19.30 już się zbieramy. Patrzę, sąsiad idzie do pracy gdzieś. Ludzie pracują jednak, a tak go widzę cały czas, myślę, że nie pracuje, a to kudłaty z podstawówki go znam, ze 2 lata starszy ode mnie. I tu, słuchajcie, tutaj oczywiście miejsce lokacji zawsze tutaj na skwerku na Kopernika, a to przez wiele lat, no właściwie ja uważam też moja parafia, bazylika, obecnie bazylika już Świętego Krzyża za mną, serca słynnych Polaków tam spoczywają, także między innymi Chopina, Reymonta, także warto miejsce odwiedzić. No i stąd transmitowana jest co tydzień o godzinie 9 msza święta w programie pierwszym Polskiego Radia. Pomimo zmiany władzy nadal msze lecą. No jeszcze nie ma 8, także w miarę spokojnie, ładne kwiatki, bratki. Za mną tam w tle Nowy Świat, a krakowskie przedmieście wygląda tak. Za mną, no jest pięknie po prostu, co ja mogę mówić. I to się cały czas wydaje, że jeżeli ja jestem w takiej dobrej kondycji psychofizycznej, to każdy powinien być wesoły, uśmiechnięty, ale ludzie zamartwiają się swoimi jakimiś problemami, często wydumanymi, no ale często też mają jakieś sprawy do załatwienia. No to tam na zdrowiu ktoś nie do komuś gwili, tam szwankuje zdrowie, ktoś z rodziny, który i tak dalej, etc., etc. Bo jak mawiali najstarsi górale, najłatwiej to wszystko idzie, jak jest się pięknym, młodym i bogatym. I właśnie zdrowie dopisuje. Korzystając ze ścieżek tych tutaj, wjeżdżam w ulicę Świętokrzyską. Za mną piękny wschód słońca, a my do city. Sami widzicie, kolarze, duży ruch, co wam będę mówił. Muszę uważać, bo już nie raz miałem wypadek na żywo zarejestrowany, kręcąc filmy, zamiast uważać na trasę. Dawniej tu było Ministerstwo Sportu. Z tych drzwi wychodził pan Dębski, który został później zamordowany. Coś tam próbował zmieniać i tak dalej, ale pamiętam to, że tu było to. I minęliśmy płynnie Kubusia Puchatka w tle i salon fryzjerski o fajnej nazwie Mąż Fryzjerki. I będziemy sobie płynnie przejeżdżać przy Narodowym Banku Polskim Mazowieckiej, czyli słynnej dzielnicy Rozpusty. Mijamy właśnie Trauguta, tam Victoria Hotel, plac Piłsudskiego. No ale koleżanka zawsze mi dokucza, że wszystko widać, ale ludzie spoza miasta tego nie wiedzą. You cycled 9 kilometers within 1 hour 30 minutes and 47 seconds. Last kilometer took you 12 minutes and 49 seconds. To jest piękna przez całą Świętokrzyską ścieżka rowerowa, alejka. I naprawdę w tych pięknych okolicznościach, w tej zieleni można sobie naprawdę przejechać, podziwiać city, miasto, popatrzeć na ludzi, właśnie jak mówię, te trendy mody obowiązujące i nieobowiązujące, styl dowolny z tych warszawskich ulic. I właśnie mijam Mazowiecką i Prudential, budynek hotelu Warszawa dawnego. Słuchajcie, oglądałem te relacje, widzę, muszę jak ja pracować nad dykcją, bo strasznie się ślinie, jak piesek. Opluwam się, trzeba dykcja, dykcja, dykcja. Do naszej koleżanki, która jest wszędzie, zapytanie Anastazji z Katowic. Czy będzie w Katowicach w sobotę 11? Będę w Zabrzu, także chętnie też jakąś rozmowę byśmy przeprowadzili, jako że no, ta pani jest naprawdę wszędzie. I wzór energii. I płynnie mijamy Jasną i jesteśmy już praktycznie pod Pocztą Główną. Urząd Pocztowy Warszawa 1. A przed nami zaraz ukaże się City, drapacze chmur, szklane domy, pałac kultury, pomnik stalinizmu niektórzy nazywają. Chcą go zburzyć, ale my go nie damy zburzyć.
To jest kawał historii, niech se stoi. Fajne miejsce. O każdej porze dnia toaleta jest. Także jest skrytka, można sprawdzić sobie rzeczy. A my mijamy Urząd Pocztowy Warszawa 1 i słynną ulicę Szkolną. I za chwilę tu objadę i pokażę wam już City. Na zakończenie relacji słynne kebaby pod dawną bajką. Teraz teatr Kwadrat teraz chyba jest. Mogę jeszcze przyjechać kawałek tą uliczką. Się zatrzyma moje ulubione skrzyżowanie w ogóle. Pod metrem, stacją metra Świętokrzyska jest moje ulubione skrzyżowanie, czyli Marszałkowska, Róg Świętokrzyskiej. No i w tle za mną już City Palace. Piękna, słoneczna pogoda, piękny poranek, piękne światło, wszystko widać cudownie. Mnie nie musi być widać, ale się polansuje. Na tle zrobię sobie zdjęcie, na tle City nawet o pałacu. Nauczyłem się tą funkcję obsługiwać na tło, na Facebooku. Piękne warszawskie tramwaje o poranku, kiedy rano jadę 18, patrzę na kochane moje miasto. Także jako pierwszy jestem pod salonem Orange, no i słynny jeszcze Cezar. Napis jest chyba oryginalny z tych neonów. Ale to już Edyta może nam z córką powiedzieć, która się tym zajęła. Widziałem ostatnio jakąś relację na Facebooku. My jesteśmy pod zielonym salonem Orange. Zobaczymy od której. Od godziny 9. Ale zobaczcie, jak fajnie się w tym, w szybie salonu odbija City. Niesamowity widok. Teraz to odkryłem i postanowiłem nakręcić. Ale super, nie? W szybie. Patrzcie tu. A za mną jest wszystko ten. I tu jest ta słynna budka, gdzie można kupić prasę. No, jaką cokolwiek chcecie. Od lat zamówić sobie jakieś serie wydawnicze, kontynuacje, także jedyne co to polecam. Piękny ten widok w tym. City się odbija, zrobię sobie oczywiście zdjęcie na ten, na tło, na Facebook. Jedziemy dalej. Bo po prostu jak się wsiądzie na rower, to grozi tym, że nie chce się z niego wsiąść. Wczoraj trochę odpoczęłem i odpocząłem. Pięknie wszystko się odbija i nabrałem znowu sił. Potrzebowałem tego jednego dnia regeneracji jednak, bo praktycznie od pół roku jestem w turze, co dzień na rowerze, co dzień jakiś trening. Wiele setek za mną na rowerze, w siodle. Ja tak robię te relacje i zapomniałem, że głównym celem jest po prostu dowiedzenie się, czy pociąg, którym będę wracał w Zabrze, a druga 17 będzie przejeżdżał przez Katowice, bo wtedy pojechałbym do Katowic, zwiedził tam trochę Chorzów, Rudę Śląską i wsiadł w Katowicach na ten powrotny pociąg. I po obcych językach mówią dziewczyny, kawę piją, po rosyjsku chyba, bo nie znam się. I mamy możliwość sobie przejechać tym pasażem pod Deman Centrum z miarę puściutko. Po mojej prawej muzeum, nowo powstające domy centrum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak? No i my sobie jedziemy alejką, spokojnie, pusto, zielono, jest pięknie, wiatr we włosach, kto ma. I jedziemy sobie jeszcze w pasaż Wiecha, a tutaj trwają remonty jakieś. Kawa, kołacz, kawa. Piękny jest. No i oczywiście słynny Zodiak. I Aleje Gwiazd. No i pasaż Wiecha z tyłu wygląda, tak? Ale oczywiście dyrektor w pierwszym trybie, postać. Celebryta wyjątkowa. Uwypuklona. Wyszczególniona i ten słynny Zodiaczek będzie wyglądał. You cycle 10 kilometers within 1 hour 39 minutes and 39 seconds. No już powoli punkty gastronomiczne otwierają się, KFC. Starbucks Cafe, pod rotundę pojedziemy, zobaczymy, czy fontanna działa w ogródku tam na dole. Tu piękny widoczek za mną. O kurde, krawężny. Wchodzimy, no ale możesz zająć to miejsce. Są tu takie fajne te, można niby ławeczki, ale niestety. No kawiarnia już nie będzie funkcjonowała tam na górze. O, i tu w rotundzie proszę, jak pałac się. Oczywiście zdjęcie na profil. Przy okazji.
No niestety, woda jeszcze nie podłączona, fontanna nie działa. Lecimy dalej z perspektywy tutaj spod podziemi, pokażę City. Oczywiście znacie mnie, dyrektor sobie śpiewa, ludzie na mnie dziwnie patrzą, ale City stąd wygląda niesamowicie. Jeszcze hotel Polonia, w którym żadnych zdjęć nie udało, żadnego filmu tam jeszcze nie zrobiłem. Wszędzie prawie filmy robiliśmy, no ale w Polonii w środku nie robić. Znaczy, ale możemy wejść, czemu nie? Już moi drodzy, moi mili, kończę te relacje, jeszcze nie jedna przed nami. Ja wchodzę tu na balustradę, barierkę, żeby z góry wam pokazać to City. Była taka wizualizacja dawniej w hotelu, że niby tam ma powstać empik, ale nie wiem, to raczej, czy to jest prawda, się sprawdzi. Ale tu z tego ronda, oto taki widoczek piękny na City. Zaczyna się już trochę bardziej wzmożony ruch. Dużo policji na mieście, nie wiem czemu, czy coś, jakieś zamieszki się szykują, czy po prostu jest polowanie na Rembo TV. Pozdrawiam was jeszcze raz. Oczywiście zdjęcie na tło na Facebook zrobimy z Mariotem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dobrego dnia, dobrego tygodnia do końca. Przypominam, jutro widzimy się na Live Skating. Przypominam o dziś o ważnym meczu. Wczoraj Dortmund wyeliminował PSG. Jest pięknie, jest równie. I dzisiaj Real Bayern. Czy będzie powtórka finału niemieckiego? Duże emocje czekają, od 19 rusza studio, ja już żyję tym meczem, I love this game, kocham futbol. Jedziemy ze Środynią, jedziemy na Centralny, dowiedzieć się o bilety, jedziemy do sklepu z tanią odzieżą, gdzie dziś wszystko po 5 zł, wyciągamy perełki jakieś. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, rock and roll, Rembo TV zawsze i wszędzie. Słuchajcie, do porannej kawki, 22 minuty, wspaniałej relacji tylko dla was. Ciągnę jeszcze 3 sekundy, 3, 2, 1, koniec, cześć!